Czy wiesz, że sposób, jaki udzielasz feedbacku, ma wpływ na doświadczenia kandydatów? Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dostosować informację zwrotną do indywidualnych potrzeb kandydata. Część kandydatów preferuje feedback otrzymywany telefonicznie, inni wolą drogą mailową. Dlatego też, kończąc rozmowę, poinformuj kandydata o tym, po jakim czasie wrócisz z informacją zwrotną oraz zapytaj, w jakiej formie preferuje otrzymać feedback. Takie podejście świadczy o Twojej uważności na drugą osobę oraz o profesjonalizmie. Kandydaci mają różną wrażliwość i gotowość na feedback. Dlatego bezpiecznie jest zacząć od informacji ogólnej, ale jednak wskazującej na to, dlaczego nie wybraliśmy danego kandydata. Może być to związane na przykład z brakiem posiadania potrzebnej dla nas kompetencji. Kiedy wysyłasz maila, warto podać ogólne, ale dopasowane wyjaśnienie, a następnie dodać informację, że jeśli kandydat chciałby otrzymać szczegółowy feedback, prosisz o kontakt. Kiedy wdrażałam to podejście w firmie po raz pierwszy, bałam się mnóstwa osób, które będą prosiły o szczegółową informację zwrotną. Natomiast teraz, po wdrożeniu tego w kilkunastu firmach, widzę, że tendencja jest podobna. Około 5-10% kandydatów prosi o bardziej szczegółową informację bądź wskazówki dotyczące rozwoju. Dodatkowo kandydaci piszą z podziękowaniem za takie podejście do feedbacku, także z jednej strony oszczędzamy czas, a z drugiej strony podnosimy nasz NPS. Czasami chcielibyśmy udzielić informacji już w trakcie spotkania, ale nie zawsze będzie to dobrym pomysłem. Jeśli chcemy przekazać negatywny feedback, dla kandydata może być to trudne do przyjęcia. Dlatego też lepiej poczekać, aż emocje opadną i przekazać feedback na przykład kolejnego dnia i w preferowanej przez kandydata formie. Z pozytywnym feedbackiem nie mamy tego zagrożenia, ale są inne niebezpieczeństwa. Czasami może być tak, że ulegniemy pozytywnemu pierwszemu wrażeniu, które później po przeanalizowaniu odpowiedzi kandydata jednak się zmieni. Dlatego też lepiej poczekać i wrócić do kandydata z informacją, kiedy będziemy mieli podsumowane wnioski ze wszystkich spotkań. Dostosowanie sposobu udzielania feedbacku do preferencji kandydata buduje zaufanie. Jeśli rekrutujesz na różne stanowiska, przygotuj sobie szablony wiadomości do każdej specyfiki czy branży. To znacznie przyspieszy Twoją pracę, a także pozwoli na dużo większą personalizację. Dzieląc feedback na różne etapy i dostosowując go do indywidualnych potrzeb, tworzymy lepsze doświadczenie rekrutacyjne. Zacznij już dziś!